W epoce polodowcowej dąb zasiedlił nasze ziemię już 7,5 tysiąca lat temu. Powrócił tu z południowych i zachodnich ostoi europejskich. Dęby w Polsce. Dąb, spośród drzew liściastych, jest głównym i najcenniejszym gatunkiem polskich lasów. W polskich lasach występują dwa rodzime gatunki dębu. Dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy. Ich cechą odróżniającą dąb bezszypułkowy od dębu szypułkowego jest brak nerwów, które dochodziłyby do zatok blaszki liściowej. W zależności od warunków glebowych i klimatycznych, lasy dębowe cechuje odmienność budowy i struktury. Dęby, których obwód na wysokości 1,30 m od ziemi wynosi powyżej 3 metrów, są objęte ochroną jako pomniki przyrody. Swobodnie rosnące stare dęby są stanowiskiem kozioroga dębosza. Z dębem związany jest także inny, niezwykle okazały chrząszcz – jelonek rogacz. Dąb ma trwałe miejsce w naszej kulturze. Od najdawniejszych czasów wzbudzały podziw i szacunek człowieka. Mimo iż jest symbolem trwałości i mocy, wymaga troskliwej pielęgnacji i ochrony przed wieloma zagrożeniami. Dąb charakteryzuje się cyklicznym obradzaniem żołędzi. W lasach gospodarczych może być odnawiany dwoma sposobami – naturalnym i sztucznym. Produkcja sadzonek może odbywać się w tradycyjnych, gruntowych szkółkach leśnych lub w nowoczesnych szkółkach kontenerowych. Charakterystyczną cechą wzrostu dębu na wysokość w trakcie sezonu wegetacyjnego jest zjawisko policykliczności. Przedzielonych okresem spoczynkowym i tutaj doskonale to widać. Tutaj mamy przyrost wczesnowiosenny, który odbywa się w maju. Na tej uprawie dąb został posadzony metodą rzędową, zwaną inaczej korytarzową. Metoda ta pozwala także na zastosowanie mechanizacji. Metoda grupowa idzie dalej. Każda grupa złożona jest z 26 drzew. Grupy są rozmieszczone w więźbie 10 na 10 metrów, czyli na hektarze znajduje się 100 grup. Dąb jest ceniony za wysokiej jakości drewno. Jest to drewno trwałe, twarde, odporne na ścieranie. Jeszcze stosunkowo niedawno było stosowane na podkłady kolejowe, a w minionych wiekach służyło do budowy żaglowców i okrętów.